Bawicie go pasa, skoro pozbawiliście pasa Sexmasterkę, czy tam Lil Masti, jak ono tam się zbije, nieważne. Pozwól, że tylko odniosę się do tych ostatnich słów, nie? A ty potem będziesz mógł podrzucić swoją teorię, że... Śmiało, okej. Zacznijmy od tego, że Kubańczyk ma kontuzję, miał kontuzję i to tu jest całkowicie inna sytuacja. W przypadku Lil Masti to negocjacje, które z nią przeprowadzaliśmy, były jakąś tam kością niezgody, a w przypadku Kubańczyka to było zdrowie. I to jest, kurwa, pierwsze, jakby najważniejsze wytłumaczenie tutaj z Kubańczykiem, dlaczego tak to wygląda. Kubańczyk jest zawodnikiem Fame MMA, Kubańczyk jest gotowy do walki. Jest to też mój mega dobry ziomek, więc tutaj całkowicie jakby nie ma mowy, żeby on nie walczył, tylko z Kubańczykiem jest ten problem, że trzeba... To jest ogólnie freak fighter, który ma spore umiejętności i przeskoczył, można powiedzieć, pewien poziom. I teraz dostosowanie przeciwnika i dostosowanie zestawienia do Kuby jest dla nas trochę problematyczne, bo my jesteśmy galą freak fightową, a nie galą sportową. Ale mamy zestawienie, które zrobimy, które jest fajne, tylko potrzeba nam troszeczkę więcej czasu. W przypadku Lil Masti, tak jak mówię, to była kwestia negocjacji, kwestia innych rzeczy po prostu, wewnątrz... Niedogadanie finansowe, było parę rzeczy, które To ma sens, no bo z jednej strony, okej, w porządku, trzymacie, bo macie pomysł na niego, bo no tak jak tam było, Lil Masti przez brak aktywności i obronę tytułu poleciała, tak, i przez niedogadanie się, no tak. Bo macie pomysł i trzymacie, chociaż ja jestem dosyć ciężki w tym temacie, ja bym, jak ktoś nie jest skontuzjowany, nie jest w stanie bronić pasa, sorry. To możecie zwakować po prostu. Tak. Tylko, że widzisz, Kobyku, zobacz, jedną rzecz, w Fejmie też nie ma, nie wiem, 30 zawodników wagi lekkiej, wagi ciężkiej, więc to nie jest tak, że wiesz, Kubańczyk nie walczy i walczą mu od razu inne osoby o ten pas, bo nie ma aż tylu ludzi. A mi się wydaje, że walki o pas nie ma w main eventach, bo zazwyczaj osoby, które walczą w main eventach, walczą tam, bo wodarze liczą, że sprzedadzą dużo, a niekoniecznie się potrafią bić, żeby mieć pas. No i przede wszystkim zacznijmy od tego, że my nie jesteśmy federacją stricte sportową. My jesteśmy freakowo-sportową federacją, no bo walczą u nas też takie gwiazdy jak Borys Mańkowski, mieliśmy fajne wydarzenia. No to wiadomo. Mieliśmy fajne eventy sportowe, takie wiesz, na miarę tej najwyższej półki i gdzieś tam, no, mogę zaryzykować stwierdzenie, że nie odbiegamy sportowo od innych federacji z tego względu, że u nas też pojawiają się zestawienia takie turbo zajebiste sportowe. Ale jedna walka z 10. Jedna walka z 10. Nie? No wiadomo, że sportowo tutaj overall odbiegamy, ale mamy u siebie jakąś tam, wiesz, jakiś koktajl sportu, nie? Okay. Na przykład tak jak w przypadku Normana, Borysa Mańkowskiego, ludzi, którzy tutaj... No Pająk, tego typu ludzi. No, dokładnie, Piotr Pająk, Gamu na przykład, więc jest u nas też sport, ale teraz to mówię na przykład i podejrzewam, że na czacie ktoś może napisać, kurwa, wy nie macie podjazdu do KSW. No i to i widzisz, i to jest na przykład, dzieli się to potem na, kurwa, dwie kategorie, bo są ludzie, którzy mówią, nie bierzcie sportowców, kurwa, nudy w chuj, weźcie frików pojebanych takich, co będą robić, kurwa, dymy, a potem, stary, jak powiem o sporcie, stary, to mówią, wy nie macie podjazdu, stary, na przykład do KSW, nie? I ja na przykład, to jest tak, że to jest w tym pojebane, że nikomu nigdy nie dogodzisz. Nie było takiej gali chyba, że wszyscy zgodnie powiedzieli zajebiście i... Ale to by musiało umrzeć 5 osób, dwóch musiałby zostać zastrzelonym i helikopter powinien jeszcze w oktagonie na koniec. Tak, to jest pierwsza rzecz. A odnośnie tych pasów, no to tak jak mówię, my jesteśmy galą freak fightowo sportową i my nie kładziemy takiego super nacisku też na to, żeby budować rankingi, robić to w taki pas sposób... Pas to chyba jest taki smaczek. Tak, to jest smaczek, macie, dokładnie tak. Bijcie się o niego. No właśnie, no to kładźcie te smaczki, kurna, na zadymiarzy bardziej. I no, wtedy będzie luks. No, ja to na przykład... Ale, Byku, nie ma też w Polsce 40 Ferrari, nie? To ciężko jest. No, by the way, Ferrari to na przykład o pas, o pretendentstwo z tym, z Polakiem, tak? On z Polakiem teraz walczy, no. Kurde, moglibyście tam dorzucić, wiecie, jak Polaczek przegra, to że to Amadi się daje o pas z tym, z Wiewiórem. No o to chodzi. No. Dobra.